A tymczasem wracamy do Konohy z powrotem. Czy Mechanlord to będzie tutaj mile widziany? Oho, więc to jest ta wioska, gdzie mieszka panna Hinata. A teraz przygotujmy się do... Teraz pospieszmy się i przygotujmy do turnieju. Chodź... Nie, chodź, Hinato. Tak. Ciężko mi będzie modułować trzy głosy naraz, ale no, zapróbujemy. Co to było? Nie mam pojęcia. To nie był człowiek, prawda? Nie. Tak, ludzie już tutaj mają jakieś problemy z Mecha Naruto. Coś mu się nie podoba. Okej, więc teraz my przejmujemy kontrolę nad Naruto i powinniśmy się udać w pewne miejsce. Tylko nie za bardzo wiem, gdzie. Chyba po prostu dalej mamy iść w głąb wioski. Na szczęście nie ma tutaj, na szczęście albo nieszczęście, zależy kto co lubi. Nie ma tutaj eksplorowania innych wiosek i biegania po tym całym świecie, tylko po wiosce. Hej, bracie Naruto! To jest Konohamaru. Hej, hej, ty też bierzesz udział w turnieju, bracie? Bo wiesz, ja nie zamierzam przegrać. Ja też biorę udział, już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak się rozwinąłeś. Ja ci też pokonam i to ja będę w centrum uwagi. Shino, ciągle wygadujesz takie pierdoły. Naruto z pewnością ma wielu przyjaciół. O? Hej, to Naruto. Wygląda na to, że jest pewniakiem do wygrania turnieju kolejny raz. Jasne, jasne, jest teraz wielkim bohaterem Konohy, nie może przegrać. To chyba stawiasz zakłady na to, kto wygra. Hej, kto to jest? Jakiś kumpel Naruto? Co ty? Spójrz na niego, jest w nim coś dziwnego. Ta, wygląda niesamowicie. I w ogóle zacznijmy od tego, co on tutaj robi w naszej wiosce. Kto tam wie? Oni wszyscy obgadują oczywiście Mecha Naruto. Mecha Naruto? Tak. Co się stało, czy coś? Nic, nic, wszystko w porządku, dziękuję. Ha, 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 ha. Przepraszam, że tyle to zajęło. O tak, zdecydowanie długo to trwało. Musieliśmy tam sterczeć, bo tobie najwyraźniej się nie spieszyło. Hej, przeprosiłem przecież. Nie martw się, wciąż mamy sporo czasu. Powinieneś być wdzięczny pannie Hinacie i mnie za taką łaskawość. Lisz mi buty, śmieciu. No tak, doceniam Hinatę, ale ciebie nie. Luka. Jak śmiesz. Tylko się nie kłóćcie. Tak, nie będę się kłócił, wszystko jest w porządku. Czy to naprawdę jesteś niestały? Dobrze, zatem to co tam, Naruto? Tak, zacznijmy od zebrania naszego ekwipunku. Okej, więc musimy zebrać jakiś ekwipunek. Co? Ekwipunek? Troszeczkę to jest dziwne. Następnego dnia. Piękna pogoda. Aż chce się po prostu biegać, skakać po wiosce. A tak dobrze się spało. Oto i dzień turnieju. Lepiej spotkam się z Hinatą. Mówiła, że będzie czekać przy bramie wioski. Czy będziemy musieli biegać? Tak, musimy biegać niestety. Niestety w tej grze jest dużo takich elementów, gdzie trzeba się przemieszczać z jednego miejsca na drugie, na piechotę, że tak powiem. Jakby nie mógł po prostu filmik się pojawić, kiedy to pojawiamy się już przy bramie wioski, tylko musimy całą tą nudną i durną drogę zrobić. Naprawdę, ta gra jest bijatyką, a na razie nie walczyliśmy ani razu. Więc dla mnie to jest dziwne, ustawiać taką makietę czegoś, co przypomina wioskę, bo nie jest to przyjemne bieganie właśnie w taki sposób po tej wiosce. I wsadzać gdzieniegdzie walki, to powinno być naturalne, że walczymy cały czas. Okej, jest Mecha Naruto, nie ma Hinaty. Gdzie jest? Jesteś sama? Gdzie Hinata? Panna Hinata wkrótce tu będzie, uspokój się i poczekaj, ty. O, witaj Naruto. Przepraszam, chyba się spóźniłam. Do ciebie to niepodobne, zazwyczaj jesteś wszędzie na czas. Ano... Bo robiłam to. No proszę, figureczki Naruto i Mecha Naruto. O, lalki. Chciałam, żebyście ich się dogadali, więc zrobiłam je. Zadziwiające, zupełnie jak żywe. Pomyślane tak, żeby można było w nich coś schować. Co za wykonanie. Serio, ja dziękuję ci. No więc, ta jest dla Naruto, ta jest dla Mecha Naruto. Aha, ha, teraz jestem super doładowany. Ale dlaczego dostałem lalkę Naruto? Wolę lalkę Mecha Naruto.
A nie, nie, specjalnie dałam wam, żebyście się w ten sposób pozostali przyjaciółmi. Rozumiem, zatrzymam za tę lalkę Naruto. Ech. Cieszyłam się, gdybyś też to przyczepił sobie tą lalkę Naruto. No cóż, chyba dobrze, niezbyt tym wyglądam, co? Poza tym ona jest naprawdę świetnie zrobiona, nie chciałbym, żeby się zabrudziła, schowam ją dobrze. W porządku. No naprawdę, naprawdę mi się podoba. Dziękuję ci, Hinato. He, 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 he. Ale teraz już chodźmy, bo spóźnimy się na turniej. A, słusznie. Nie mogę się doczekać, dajmy sobie wszystko, panno Hinato. O tak, wszyscy zróbmy co naszej emocji, odzyskamy pamięć mecha Naruto. Jesteś taka życzliwa, dziękuję ci. No dobra, chodźmy wreszcie. No, wreszcie się jakoś tam w miarę dogadują, pogodzili się mecha Naruto z Naruto. No i oczywiście Hinata, spoiwo wielkie, spoiwo trwałe. この忍界で果たして誰が最強なのか忍びなのか侍なのか時の流れを超えて強者たちが続々と参加しています。かつて忍界を騒がせたあの忍びがいます。 最近噂のあの忍びももちろん参加しています。この中の一体誰が最強なのでしょう。今忍界全土がこの武闘祭に注目しています。 これより忍界武闘祭を始める。 この大会は最強を決める唯一無二の大会だ。最強となったものは比類なき栄誉を手にすることになる。だが栄誉を手にするには試練を超えなければならない。武闘祭はいくつかの段階に分かれています。まず挑戦していただくのは予選。 予選は複数のブロックに分かれて行われ、そこである程度の人数に絞られます。予選といえど、これは最強を決する大会だ。力なき者はすぐに敗北することになるだろう。わしら五影以外にも多くの強者が参加している。生半可な覚悟では勝ち上がれんぞ。そういうことじゃぜ。 重ねて言うが、この大会は最強を決める大会。最強を名乗るなら、相応の覚悟と力を見せろ。いいな。よし、それでは忍界武闘祭。開始だ。Tak, rozpoczniemy wielki turniej ninja. Fajerwerki, dzikie węże, przeczucie nadciągającej burzy. Rozpoczyna się historia Mecha Naruto. Tak, i tak rozpoczyna się właśnie historia metalowego, mechanicznego Naruto. Okej, eliminacje uczestniczące drużyny. Jak widzicie, mamy tutaj, będziemy musieli walczyć z tymi trzema drużynami. Oczywiście w naszej drużynie jest Naruto, Hinata oraz Mecha Naruto. Na samym starcie dajemy sobie może, bo tu można wybrać, kto pierwszy będzie walczył. A powiedzmy, że Naruto, potem Mecha Naruto, a na samym końcu niech będzie Hinata. Czy kolejność jest w porządku? Tak, jest w porządku. Znaczy, okej, możemy sobie jeszcze tutaj wsadzić artefakty różne ninja. Mamy tylko atak przełamania obrony oraz miksturę odzyskiwania czakry, więc za bardzo nie możemy tutaj poszaleć, w tym przynajmniej pierwszym etapie. No i rozpoczyna się pierwsza walka, eliminacje w zasadzie, nie finał, tylko póki co eliminacje, kto odpadnie, a kto zostanie. Walczymy przeciwko Iruce, nowa postać w tej grze, jaką się nazywa Seigetsu oraz Rock Lee. No i w tym momencie jest nowość, czyli walka czterech graczy naraz, co jest dość ciekawe. Było coś a la ten deseń w poprzedniej części, ale jednak było to dość takie słabe, to znaczy było to trochę niedorobione, a w tym momencie możemy się naparzać tutaj każdy na każdego i wygląda to nawet zacnie.
Niestety nie ma oczywiście trybu online w takim w tym momencie, w momencie walki czterech graczy naraz. Szkoda troszeczkę, ale no, domyślam się, że mieliby problemy z wymyślaniem czegoś takiego. A zasady tego turnieju są proste. Napierdzielamy się każdy na każdego i z każdej, po każdej jakby porażce Iruka... A, dostałeś. Po każdej porażce, po każdej jakby otrzymaniu jakichś ciosów tracimy takie kule i te kule zbieramy my. Czy ktoś traci, a my zbieramy, jeżeli chcemy wygrać. No i kto ma najwięcej kul, ten wygrywa. Zapis tych kul przenosi się na następnego gracza, więc potem, jeżeli będzie walczyć Hinata i Mecha Naruto, no to wszystkie te kule, które zdobył Naruto w tej rundzie, również oni będą mieć dostępne. Jeżeli komuś się kule skończą, to zostaje wyeliminowany z rozgrywki, tak jak właśnie wyeliminowałem tutaj Roka Lee, już nie jest z nami. Oczywiście jego następca będzie mógł mu pomóc. Są też takie fajne momenty, gdzie to możemy wskoczyć na taką platformę i z niej zeskoczyć, przeprowadzić taki dość silny atak, czy to skoczyć z góry. Póki co jeszcze tej platformy z góry nie widziałem, ale może w następnej rundzie się udają odkryć. Okej, okay, czas się skończył, więc kto ma najwięcej punktów jak nie ja? Aha. 3350, Rock Lee wyeliminowany, najgorzej Iruka, nie, najgorzej Suigetsu, Iruka zaraz po mnie jest drugie miejsce, na szacunek Iruka. No jak widzicie, punkty się przeliczają do mojego Mecha Naruto, który będzie walczył w rundzie drugiej. Tutaj Neji dostało 0 punktów od Rock Lee, super ekstra towarzysz. No i będzie Karin też oraz Asuma Sensei w rundzie drugiej, więc niech rozpocznie się runda druga eliminacji. Tym razem ja steruję Mecha Naruto, mam już nabite masę punktów, więc podejrzewam, że wszyscy ci przeciwnicy będą się chcieli na mnie rzucić. O shit, Asuma już widzę, że tutaj próbuje swoich niecnych sztuczek, takie jak próbował z Kurenai. Chciałem go złapać, ale złapałem, jak ona się nazywa, Karin. Wpieprzyła mi się w moje, no cały czas się wpieprza w moje pole rażenia. Ogólnie, jak mówię, wszyscy się na mnie rzucają. Spróbuję wyłączyć i polatać sobie tutaj troszeczkę ziół. Widzę, że tam jest jakiś element. Szybko. Użyjmy się na poręcz i ta poręcz pozwala nam zeskoczyć na przeciwników. Okej, nieźle, nabiłem ich, więc spoko, zbieramy szybko te kule i rozpocznijmy atak na Asumę, gdyż ja zawsze się lubię na kogoś uwziąć. Może na Nejim się uweźmiemy, żeby go już totalnie zniszczyć. W końcu Rock Lee nie dał mu za dużo tych punkciorów i skończyło się to nie za fajnie dla Rock Lee. Ja cały czas ta Kari, no nie wiem, ona jest chyba jakaś taka samobójczynią, skoro ja się na nią nie rzucam, a ona sama mi wchodzi pod, że tak powiem, koła. Rasengan, tak, Mecha Naruto jest fajną postacią, dość silną. No i oczywiście ma wszystkie skille, które ma Naruto, tylko oczywiście w takiej wersji mechanicznej. Naruto Punch, Naruto Beam i takie rzeczy. Asuma widzę, że tutaj się napatoczył, nie chce mi się szukać tych innych graczy, więc póki widzę kogoś, to mogę go atakować. Nie za ważne, kogo będę atakował, ważne, że z niego wypadają te kule. Użyjmy, a niestety Asuma mnie ubiegł w użyciu tego. Ojojoj, chyba jestem na celowniku. Asumy? Nie, na szczęście udało mi się tego uniknąć. Wow, znowu ktoś, Suigetsu chyba wskoczył. Tak, okej, okay, więc na to też trzeba uważać. Jakaś kula, nie wiem co to jest za bardzo. Karin, wreszcie się ją doczekasz. O, już minął czas, więc nie udało mi się nikogo wyeliminować. Ale oczywiście mam najwięcej punktów, więc to się liczy. Kto jest najgorszy? No Karin jest najgorsza. W sumie cały czas się nabijała na mnie, więc się nie dziwię. No i w tym momencie będziemy walczyć z Jugo, Gajem oraz Kakashim Hatake. Tak, mam nadzieję, że uda mi się Hinatą kogokolwiek tutaj teraz rozgromić, tak wiecie, do zera. Może się uda, może się nie uda. O, jakieś ścinka mi się pojawiło, what the fuck. No dobra, nieważne, skupmy się na walce. Napierdzielamy w tym momencie, o, ładnie się wbił na moje ultimate. I ja wpadłem na bombę, zajebiście. Ogólnie tutaj właśnie są takie pułapki, nie tylko te takie platformy, na których można latać i potem wykonywać jakiś super atak z nich, ale też takie jakieś pułapki, które, w które jak wleziemy, no to kurde, wybuchamy. Ogólnie teraz widzę, że się wszyscy na mnie rzucili, pewnie dlatego, że mam największą ilość punktów. No zobaczcie, Rock Lee mnie tutaj goni, mają mnie na celowniku zarówno Kakashi, Rock Lee, jak i chyba Jugo. Nie, Jugo chyba Kakashiego teraz celował. O, jak pięknie się nabili. No, bardzo fajne są takie jutsu tutaj w momencie, kiedy możemy to zrobić tak na kilka
kilka postaci naraz zaatakować tym danym atakiem, na przykład Kakashi, właśnie to, co teraz mi kurde zrobił. To jest bardzo fajne, ponieważ te jego klony, idąc z takim łańcuchem prądowym, że tak powiem, biegną przez całą mapkę, no i w zasadzie mogą skosić nawet wszystkich innych pozostałych członków tego turnieju i wszystkim zabrać te kule, nie? Więc też jest to dobry atak. O, czy uda mi się dwóch nabić? Tak, jest, w dwóch wpadłem, zajebiście. Dobra, teraz Kakashi, zostałeś tylko ty i ja. Yeah. No, na pewno to wygram, znaczy w sensie, że nigdy nie miałem takiego zagrożenia, że mogłem przegrać ten tryb, on jest dość prosty, chociaż w sumie oprócz tego trybu w Mecha Naruto, co teraz gramy ten turniej, jest też taki tryb, po prostu się nazywa sztuki walki, znaczy ten turniej ninja, coś takiego. No i tam w tym trybie dopiero grałem jakby najsłabszy poziom trudności, gdyż trzeba odblokować poszczególne poziomy trudności, żeby móc w nie dalej zagrać, takie trudniejsze, no a niestety nigdy mi się tego nie udało jeszcze zagrać. Ciekaw jestem, czy na wyższych poziomach trudności przeciwnicy stanowią jakieś wyzwanie. No i wygrałem, zwyciężyłem cały turniej ninja Hinata Hyuga z punktacją 9841 ekstra super. Oczywiście szkoda, że nie udało mi się żadnego do zera wykosić. Eliminacja w nas drużyny. Tak, to nie były eliminacje dopiero, to nie był ostateczny turniej, ale oczywiście idealnie się. Dostałem medal, dziękuję. Dziękuję za medal. Oczywiście dalej, żeby pójść, trzeba było pokonać te eliminacje, co mi się udało.